Wartość pierwotnych ofert publicznych IPO przeprowadzanych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła ponad 44,5 miliarda euro. To wzrost aż o 39 miliardów euro w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy wyniosła niecałe 5,5 miliarda, policzyła firma doradcza PwC. W pierwszym półroczu odbyła się imponująca liczba 223 debiutów w porównaniu do zaledwie 31 w pierwszym półroczu 2020. Oferta Pepco Group na warszawskiej giełdzie znalazła się w pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 roku. A my łączymy się z Bartoszem Margolem, partnerem zajmującym się rynkami kapitałowymi i raportowaniem finansowym w PwC Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to jak pierwsze półrocze było takie fenomenalne, to chciałoby się, żeby i drugie było równie dobre. Jest na to szansa? No proszę zauważyć, że to pierwsze półrocze nie było tak zupełnie oderwane od poprzednich trendów. Patrząc na statystyki, to nawet drugie półrocze 2020 roku z bardzo mocnym debiutem Allegro już dało sygnały do tego, że warszawski parkiet wreszcie ponownie będzie miejscem interesujących transakcji. Pierwsze półrocze 2021 roku jak najbardziej to potwierdza. Proszę też zauważyć, że nasze statystyki kończą się na 30 czerwca, a od tego czasu na warszawskim parkiecie mieliśmy debiuty Onde, Shopera i Cavatiny ledwo kilka dni temu, co oznacza dodatkowe 1,5 mniej więcej miliarda złotych wartości ofert i jakieś 3 miliardy złotych nowej kapitalizacji na rynku. Więc patrząc tylko na te debiuty i na fakt, że odbyły się w lipcu, który jest tradycyjnie takim cichszym momentem na rynku kapitałowym, to drugie półrocze zaczęło się no, fenomenalnie w Warszawie i cały czas docierają do nas informacje, że kolejka debiutantów, spółek przygotowujących swoje oferty na kolejne miesiące nie topnieje, więc są powody do tego, żeby optymistycznie patrzeć w przyszłość. Na pewno w Polsce, a ciekaw jestem jak w Europie, bo Państwa raport dotyczy wszystkich rynków europejskich, bo w zeszłym roku ciężko było zorganizować w ogóle cokolwiek, w tym również debiut giełdowy. Więc ciekaw jestem, jak wyglądają debiuty w Europie w porównaniu z ostatnim normalnym rokiem, czyli 2019. Wydaje mi się, że w ogóle patrząc na cały kontynent, to jest taka sytuacja, której nie było od kilku dobrych lat, bo jakby patrząc przekrojowo przez wszystkie kraje, widzimy ogromne zainteresowanie inwestorów spółkami, też bardzo duże zainteresowanie po stronie samych emitentów. Co ciekawe, po pierwszej takiej fali debiutów spółek, które nazywamy powiedzmy COVID winnerami, czyli spółek z branży biotechnologicznej czy gamingowej, ta fala zainteresowania oraz dostępny kapitał jakby w wyniku uwarunkowań makroekonomicznych spowodowały, że na debiuty czekają i wzbudzają zainteresowanie oferty spółek z różnych sektorów. Innym takim czynnikiem, który powodował pewne obawy co do tego, czy ten rynek wróci do normalnej aktywności, był Brexit, ale szczerze mówiąc, patrząc nawet na nasze dyskusje, które my mamy z naszymi klientami w regionie, nie tylko w Polsce, zainteresowanie Londynem nie topnieje i zainteresowanie transakcjami międzynarodowymi również nie topnieje, w związku z czym to, co widzimy w Polsce, dosyć dobrze jakby odzwierciedla to, co dzieje się w całej Europie. Wrzesień, październik, o ile nie zmienią się warunki ekonomiczne, powinny przynieść w skali takiej europejskiej, globalnej wręcz wysyp transakcji. Tak to na razie wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki, żeby te prognozy się potwierdziły. Im więcej kreacji wartości, tym lepiej dla nas wszystkich. Bartosz Margol, partner rynków kapitałowych i raportowania finansowego PwC Polska. Wszystkiego dobrego, udanego dnia.